Mario, która uwierzyłaś Bogu na Jego słowo, w Tobie ono stało się ciałem. Ty, Mario, która od razu uwierzyłaś, że spełni się to, co Bóg zapowiedział. Ale my, ludzie, mamy często problem z naszą wiarą. Nawet dwóch uczniów odchodziło z Jerozolimy do Emaus. Jakoś nie mogli uwierzyć w to wszystko, nie rozumieli. Dlatego jest napisane, że Chrystus otworzył im pisma, żeby je rozumieli. Święty Paweł napisał, że jeżeli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara jest pusta. Frustra vivit, pusto żyje, kto nie wierzy Chrystusowi. Ale ta wiara paschalna, że Chrystus umarł i zmartwychwstał w Jezusa, widzimy w tych scenach z Ewangelii w poszczególnych dniach, jak ona się rodzi. Bardzo człowieka intryguje pusty grób. Była tam Maria Magdalena i widzi ten grób, ale pierwsza myśl to jest: skradziono ciało Pana. Ciało. Szuka ciała, a nie żywego Chrystusa. Sam pusty grób i jego widok nie dał jej wiary w zmartwychwstanie. Miliony ludzi pielgrzymują do pustego grobu w Jerozolimie. Również dużo turystów tam przyjeżdża. I niewierzący wchodzą do grobu, i niewierzącymi wychodzą. Niemniej na początku wiary paschalnej jest ten fakt. Grób jest pusty. Piotr również wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Można pobiec do grobu, przyjrzeć się i się zdziwić. A Jezus mówi: dlaczego szukacie mnie żywego pośród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał, mówią aniołowie do niewiast. To jest argument. Jest jeden. Jest nim słowo. Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Więc jest napisane: przypomniały sobie jego słowa, i wtedy narodziła się wiara. I pobiegły niewiasty do apostołów i to im opowiedziały. Argumentem, że Chrystus zmartwychwstał, jest to, że to powiedział. Jan ujrzał i uwierzył. Dotąd jeszcze nie rozumieli pisma, które mówi, że ma powstać z martwych. Więc rozumiemy pusty grób, gdy objaśnia nam go pismo. Tak Jezus Chrystus przekonuje swoich uczniów. Jan ujrzał i uwierzył, bo zrozumiał pisma. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy, kiedy Jezus spotyka uczniów, to święty Łukasz zapisał: wtedy otworzył im pisma, żeby zrozumieli. I powiedział: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bo tak jest napisane. Szukamy argumentów? Jest jeden. Bogu się wierzy na słowo. Bogu się nie mówi: sprawdzam. Bogu się nie mówi: udowodnij. Bogu się wierzy na słowo. Bo powiedział, że wiara rodzi się ze słuchania. A tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, zapisał Paweł, apostoł do Rzymian. I to jest nasze doświadczenie w Kościele. Słuchamy Słowa Bożego. Ono nas porusza. Duch Święty w nas działa i On nas zmienia. To doświadczenie
żywego Pana w Słowie. Dlatego Jezus objaśniał Słowem, co się stało w te ostatnie dni. Bez Biblii jesteśmy ślepi i nic nie rozumiemy. Nie rozumiemy też pustego grobu. Wszyscy chcemy mieć doświadczenie Pana, który żyje, więc pokochajmy nasze Biblię. Nie tylko, żeby je studiować, ale żeby słyszeć Słowo. Jak definicyjnie powiedział papież Benedykt, czytam Pismo, żeby usłyszeć Słowo, bo Słowo mam w uszach, a Pismo czytam. Pan przychodzi w Słowie, które słyszę. Tak siedzieć nad Pismem Świętym, aż serce zaczyna pałać. Maryjo, prosimy Cię, abyśmy mieli takie doświadczenie, że serce nam pała, porusza nas głęboko. Jak apostołowie powiedzieli, czy serce nie pałało w nas, jak mówił do nas? Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus zmartwychwstał. I wierzymy Mu, ponieważ tak powiedział. Ty, Maryjo, uwierzyłaś Słowu i dałaś Mu odpowiedź. Uwierzyłaś Bogu, który do Ciebie mówił. Chcemy za Twoim wzorem i przykładem słuchać wytrwale Boga i wierzyć w to, co mówił. Bo wiara, jak mówi katechizm, jest takim przylgnięciem do Boga. Przylgnięciem ponad to, co czujemy. Nawet ponad to, co po ludzku rozumiemy. Chcemy słuchać Boga. Dlatego modlimy się za Kościół Święty Katolicki. Prosimy za Ojca Świętego Franciszka, za wszystkich księży biskupów, za księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, jak za księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za zakon Paulinów, z ojcem generałem Arnoldem Chrapkowskim, z ojcem przeorem Jasnej Góry Samuelem Pacholskim. Prosimy też za braci, którzy zaczynają skupienie przed ślubami wieczystymi. Za wszystkie osoby życia konsekrowanego. Prosimy Cię za naszą archidiecezję częstochowską, w której w sobotę będziesz peregrynowała w swoim wizerunku nawiedzenia od soboty. Prosimy też za naszą ojczyznę, za cały nasz naród. Prosimy o pokój na całym świecie. W intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej, również za media transmitujące apel jasnogórski, polecamy Ci, o Matko, wszystkich chorych, samotnych, wszystkich więźniów. Polecamy też dobrodziejów i pracowników jasnogórskiego sanktuarium. Prosimy za wszystkich zmarłych. Też w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego, zwłaszcza podejmujących czuwanie z diecezji kieleckiej, ze Strawczyna, z Łopuszna, z Jędrzejowa, z Małogoszczy, z Grzymałkowa, z Morawicy, z parafii świętej Jadwigi Królowej z Kielc i świętego Maksymiliana oraz z sanktuarium świętego Józefa z Kielc. Prosimy tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują pod Twoją obronę. Naszymi prośbami. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, prosimy o błogosławieństwo. W poezji Karola Wojtyły, jeszcze z okresu krakowskiego, spotykamy takie wielkanocne przesłanie. Chrystus dziś szuka Twojego kształtu wiary, aby wejść w niepokój wszystkich ludzi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodził.
zmarł.